Jesteśmy na pierwszym turnieju Akademii Kolejarz, turniej Kogucika. Zrobiliśmy na skalę ogólnopolską. To już wjechał do nas drużyny z Wisły Kraków, Krakowi Kraków. Ogólnie w samym turnieju bierze udział 21 zespołów składających się 12 zawodników. Turniej podzieliliśmy na dwie kategorie. Z rana do godziny 13 udział wzięli zawodnicy z kategorii U10, U9. Następnie swoje rozgrywki za mną rozgrywają zawodnicy z rocznika U8, a także U7. Wielką atrakcją dla naszych dzieci na pewno jest pokaz freestylu zawodników z Łodzi. Także jest możliwość zjeżdżalni, zabawy na zjeżdżalni, także jazdy na konikach. To wszystko zaplanowaliśmy dla naszych dzieci w tym dniu. W tym dniu także obchodzimy pierwszy rok działalności naszej Akademii. Jak wiadomo, Akademia Kolejarz powstała 6 września 2014 roku, gdzie na pierwszy trening przyszło ponad 60 ludzi. W dniu dzisiejszym ta skala już jest około 150 osób. Co chwilę się rozwijamy, co chwilę przychodzi coraz więcej nowych osób i taki turniej pokazuje, że naprawdę jesteśmy przygotowani na wielką skalę, żeby rozgrać wielkie mecze z Wisłą Kraków, czy to z Krakowią Kraków. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z dzisiejszego turnieju, a mam nadzieję, jestem zadowolony też z tego, że również dzieci z wszystkich ekip, wszystkich drużyn są zadowolone z tego turnieju. Nie pozbywamy się głupio piłek. Nie wszystko na oślep. Uwaga, hop, zaczynamy. Dzieci rozgrywają zawody jednocześnie na trzech boiskach, po 6 zawodników w polu plus 7 bramkarz. W pierwszej części zawodów udział wzięło 10 drużyn, w następnej było 11 zespołów. Dla zawodników od miejsc 1 do 3 ufundowaliśmy nagrody rzeczowe. Za pierwsze miejsce dzieci otrzymały plecaki Fakro z logiem Akademii Kolejarz. Za drugie miejsce przygotowaliśmy dla dzieci koszulki Seed Polu, a także z plecakami złączonymi z długopisami, smyczami. Za trzecie miejsce dzieci otrzymały statuetki z czapkami. Natomiast każde dziecko otrzymało, żeby nie czuło się pokrzywdzone, pamiątkowy medal, pamiątkowy dyplom, a także wielki puchar z Akademii Kolejarz połączony z maskotką Kogucika. W tym dniu tak naprawdę chcemy podziękować senatorowi Rzeczypospolitej, panu Stanisławowi Kogutowi, który jest naprawdę pomysłodawcą, a także projektantem dzisiejszego turnieju i też także racji za niego odbywa się dzisiejszy turniej i puchar został przekazany jakby z rąk senatora za pierwsze miejsce w dzisiejszym turnieju. Super piłeczka dla was, dla elity. Szymon, grają tu trukawy, nie przyjdziecie. Dojdź tu! Dojdź, kryjcie tych zawodników. 17! Tu! Dojdź! Odbieraj, Kuba! Tak! Graj, Szymono! Dojdź!